4 sierpnia w sali koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego odbyło się spotkanie w sprawie konkursu Fotoigraszki z Kulturą w Powiecie Kozienickim. Konkurs ten skierowany był do pełnoletnich mieszkańców powiatu, których zadaniem było nadesłanie maksymalnie trzech zdjęć nawiązujących do tematu Kultura. 71 zdjęć 25 autorów oceniali członkowie grupy fotograficznej działającej przy KDK: Anna Nowicka i Stefan Walczak oraz ich instruktor Franciszek Subocz. Pośród nadesłanych prac, oceniający, wybrali 30. Zostaną one pokazane na wystawie, którą w Centrum Kulturalno-Artystycznym będzie można oglądać od 25 sierpnia do 25 września. Zwiedzający będą mogli głosować na wybrane przez siebie zdjęcie w punkcie informacji CKA poprzez podanie imienia i nazwiska wybranego autora oraz przypisanego do niego numeru. Trzech uczestników z największą ilością głosów otrzyma nagrody. Zwycięskie foto Fotografie poza wspomnianą wystawą zorganizowaną przez Kozienicki Dom Kultury zostaną opublikowane także w magazynie kulturalnym KDK, na profilu społecznościowym Facebook Kozienickiego Domu Kultury oraz przedstawione w mediach lokalnych, między innymi w naszej telewizji, a także w serwisie Kozienice24.